To Karolina. Słuchajcie, odkąd na moim kanale pojawił się film o 5 wadach bycia weganką, bardzo wielu z Was prosiło mnie o przygotowania filmu typu teksty, które słyszą weganie. Ja jestem świadoma tego, że tego typu materiał pojawił się na wielu kanałach i z premedytacją postanowiłam nie oglądać tych filmów przed przygotowaniem mojego, tak aby po prostu nie sugerować się odpowiedziami innych, chociaż i tak zakładam, że bardzo wiele z moich obserwacji się powtórzy, bo my weganie prawdopodobnie słyszymy w kółko to samo. Co więcej, tych tekstów udało mi się zgromadzić tyle, że postanowiłam przygotować dla Was dwie części tego filmu. Tekst numer jeden to chyba ten najbardziej kultowy, czyli skąd czerpiesz białko. Nadal wydaje mi się, że edukacja społeczeństwa odnośnie źródeł białka jest dosyć niewielka, ale chciałam tylko przypomnieć, że jest bardzo wiele źródeł roślinnego białka, począwszy od roślin strączkowych, takich jak soczewica, ciecierzyca, fasola, przez komosę ryżową, produkty pochodzenia sojowego, czyli tofu czy tempeh, a skończywszy na czymś tak podstawowym jak brokuły. Tak naprawdę w większości produktów roślinnych jest jakaś namiastka białka, ale te, które wymieniłam, są najbardziej w białko bogate. I wiem, że parę osób może doczepić się, że produkty pochodzenia roślinnego nie zawierają pełnowartościowego białka, ale jeżeli nasza dieta jest zbilansowana i korzystamy z różnych źródeł roślinnego białka, to nasz organizm po prostu wytwarza dla nas białko pełnowartościowe, także nie ma się czym martwić. Tekst numer dwa, czyli ludzie są drapieżnikami. I słuchajcie, powiem szczerze, że zawsze dziwi mnie ten argument, ponieważ moi rozmówcy często porównują się na przykład do lwów. I mnie wydaje się, że mimo wszystko styl życia lwów nieco różni się od stylu życia człowieka. My nie atakujemy swojej ofiary z pazurami i zjadamy jej na surowo. Plus drugi taki właśnie jeszcze tutaj pokrewny argument to jest to, że mamy kły. I warto tutaj wyjaśnić, że człowiek jest istotą wszystkożerną i wbrew temu, co wiele osób mówi, nie jesteśmy mięsożercami, tylko wszystkożercami, więc tak, jesteśmy przystosowani do jedzenia mięsa, ale w niewielkich ilościach i nasz cały układ pokarmowy jest tak zbudowany, abyśmy jedli wszystko, ale głównie produkty pochodzenia roślinnego. Tekst numer 3 jest przeze mnie szczególnie znienawidzony. Jest to tekst o tym, że przecież ludzie pierwotnie jedli mięso, bo mam wrażenie, że porównanie nas, ludzi XXI wieku do ludzi pierwotnych jest z lekka odbiegające od prawdy, może tak to ujmę. Owszem, znajdują się jeszcze plemiona czy ludy zamieszkujące jakieś dalekie tereny, które albo prowadzą, nie wiem, koczownicze tryb życia, albo żyją w bardzo ciężkich warunkach, właśnie polują na swoje zwierzęta, czy uprawiają ziemię itd., itd. Albo bardzo ciężko jest w ogóle o pożywienie. Ale moim zdaniem próba utożsamienia się z nimi jest w tym przypadku zwykłą wymówką, ponieważ my żyjemy w społeczeństwie, gdzie mamy podane na srebrnej tacy wszystko, czego dusza zapragnie. My nie walczymy o swoje pożywienie, tylko wchodzimy do supermarketu, gdzie możemy wybierać spośród wszystkiego, co tylko stworzyła natura. Jesteśmy społeczeństwem wysoce, wysoce uprzywilejowanym, więc takie porównanie moim zdaniem jest po prostu w ogóle nieważne i nie ma żadnych podstaw. Tekst numer 4, czyli dlaczego chcesz się tak umartwiać? Nie wiem dlaczego, ale wiele osób, które nie do końca rozumie powody, dla których tak, a nie inaczej wygląda mój styl życia, ma wrażenie, że ja po prostu się umartwiam, że ja cierpię, ja karzę samą siebie. Co dla mnie jest dosyć zabawne, bo oczywiście jestem niezgodna z prawdą. Ja kocham mój styl życia i po pierwsze uwielbiam to, w jaki sposób jem, uwielbiam to jedzenie, którym na co dzień się posilam, produkty, które kupuję. Po drugie, wiem, że robię coś dobrego dla nie tylko samej siebie, ale też i dla środowiska i dla zwierząt. I stało się to moją ogromną pasją i to jest coś, co mnie uszczęśliwia i sprawia, że ja lepiej czuję się ze samą sobą i z tym po prostu, jaki wkład mam w to, jak wygląda dzisiejszy świat. Także jak najbardziej przeciwieństwo umartwiania się. Kolejny tekst to Bóg dał nam zwierzęta. Jest to, jak wiadomo, tekst ściśle związany z religią, dlatego ja nie chcę za bardzo tutaj zgłębiać się w niego. Ja osobiście nie jestem osobą wierzącą, stąd nie uważam, że Bóg dał nam zwierzęta pod swoją opiekę, pod swój zarząd, tak żebyśmy mogli je hodować i jeść. Ale jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję właśnie z przyczyn religijnych, ja to jak najbardziej szanuję. Tekst numer 6, który jest wbrew pozorom bardzo, bardzo powszechny, to co ty w ogóle jesz?
Nawet moja bliska koleżanka zawsze mówi, że kiedy jedzą gdzieś w gościach, czy tam jeździ ze swoim chłopakiem, zastanawiają się, co ja bym tutaj zjadła, tak, co Karolina by tutaj zjadła, bo wydaje mi się, że takie tradycyjne, szczególnie polskie potrawy, rzadko kiedy są wegańskie, nawet ziemniaki z koperkiem są często potraktowane odrobiną masła. Choć wydaje mi się, że to powoli się zmienia, nadal wiele osób myśli, że weganie po prostu jedzą sałatę i surowe warzywa. Tekst numer 7 jest wybitnie, słuchajcie, irytujący, bo jest to stwierdzenie, że to, co mówi się o przemyśle mięsnym czy mleczarskim, to propaganda. Bardzo wiele osób, szczególnie osób ze starszego pokolenia, coś takiego mi powiedziało, kiedy ja zapytana, bo nigdy pierwsza się do tego nie wyrywam, powiedziałam, dlaczego nie jem danych produktów i co ja sądzę o tym przemyśle. I dla mnie jest to szczególna ironia. Miałam coś takiego właśnie po obejrzeniu filmu Cowspiracy, który to obala propagandę. Niekoniecznie tutaj mowa o przemyśle mięsnym, ale tutaj chodzi o różne instytucje walczące o środowisko, instytucje zajmujące się ochroną środowiska. I mówię o tym, jak to naprawdę wygląda i jak przyczynia się hodowla zwierząt do ocieplenia klimatu i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie Wam polecam, już wielokrotnie o tym mówiłam. I właśnie usłyszałam, że to jest propaganda wegańska, przy czym cały film obala te wszystkie, jakby ujawnia te wszystkie kłamstwa związane ze skorumpowaniem naszego świata. Dlatego dla mnie jest to troszeczkę dziwne i wydaje mi się, że najłatwiej jest powiedzieć, że to jest po prostu nieprawda. Tak samo wielokrotnie słyszałam, kiedy mówiłam o jajkach, o tym, jak wygląda tak naprawdę, jak wyglądają jajka z wolnego wybiegu, też dowiedziałam się, że to jest bzdura. Także no niestety pewnych osób po prostu się nie przekona niczym, bo zawsze mogą powiedzieć, że to jest kłamstwo. Tekst kolejny to: weganizm jest drogi i nie byłoby na to stać. Moim zdaniem wszystko może być drogie, wszystko może być też korzystne cenowo. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju diety i preferencje kulinarne. Tylko trzeba do wszystkiego umieć podejść z głową. Słuchajcie, produkty takie jak ryż, takie jak fasola, banany, płatki owsiane są jedne z najtańszych produktów na rynku i nie można ich nawet porównywać do cen mięs, ryb czy owoców morza, które są w znacznie, znacznie wyższym pułapie. Także jeżeli, wiadomo, jeżeli chodzimy do jakichś super nowoczesnych, wegańskich sklepów i kupujemy same superfoodsy, jakieś gotowe produkty, nowinki i tak dalej, to ta cena wzrośnie, ale tak jak mówiłam, to może być w przypadku każdej tak naprawdę diety i każdej preferencji kulinarnej. I teraz tekst pochodny to to, że weganizm jest skomplikowany i czasochłonny. I na początku zgodzę się. Wydaje mi się, że jak przy każdej większej zmianie, jakiś czas na rozeznanie się, tak zwany research, trzeba poświęcić. Więc wiadomo, że to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień gotowanie zupełnie nowych potraw nie zajmie nam więcej czasu i nie będzie wymagało poświęcenia większej uwagi. Ale słuchajcie, jeżeli poświęcicie chwilę na znalezienie dosłownie 5 przepisów, które są proste, szybkie i które Wam odpowiadają smakowo, szybko się ich nauczycie i będziecie mogli bez problemu zaoszczędzić czas i nie muszą być one wcale skomplikowane, bo tak samo jak w przypadku poprzedniego punktu, są potrawy, które zajmują godziny i mają 40 składników, tak są i takie, które naprawdę wymagają 5 minut i wystarczy otworzyć lodówkę. Wydaje mi się, że ja na swoim kanale staram się zawsze pokazywać te mniej skomplikowane i jak najmniej czasochłonne, bo ja jestem ogromnym leniem w kuchni. Także jeżeli szukacie inspiracji, zapraszam Was serdecznie. I na sam koniec trochę żartobliwie, bo zdarzyło mi się to usłyszeć parę razy i strasznie mnie to bawi, kiedy niektóre osoby pytają mnie, czy jem chleb. Bo bardzo wiele osób, nie wiem czy wiecie, myli weganizm z dietą bezglutenową i pyta właśnie o to, czy mogę jeść pszenicę. Także to jest bardzo zabawne. Druga sprawa, miałam taką śmieszną sytuację, kiedy byłam na obiedzie u mojej przyjaciółki i zapytała się mnie: słuchaj, ty nie możesz jeść oliwy. Ja mówię: nie no, co ty, żartujesz? Ona: uff, już się strasznie właśnie stresowałam, tak właśnie myślałam. Zaczęłam się, słuchajcie, tak z niej śmiać i nabijałam się z niej potem przez tydzień, bo już była tak skołowana tym, co ja mogę, a czego nie mogę jeść, że uznała, że oliwa z oliwek też nie wiem w jaki sposób, ale pochodzi od zwierząt. Tym humorystycznym akcentem zakończyłam pierwsze 10 tekstów, które słyszą weganie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Ja zapraszam Was gorąco do obejrzenia drugiej części, która pojawi się już niebawem, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!